Witam was drodzy widzowie w kolejnym filmie na kanale, który musicie potraktować trochę jako taki dodatek, bo wyszedł całkowicie spontanicznie. Będąc na Speed Show w Rzeszowie spotkaliśmy Marcina z Enduro Krzeszowic, który przywiózł swojego elektrycznego KTM-a Freeride, więc postanowiliśmy zrobić takie pierwsze wrażenia, no i się nim przejechać i pokazać wam film. Dlatego musicie z góry mi wybaczyć, że audio może nie do końca będzie takie jak zawsze, ani że film nie był jakoś więcej przemyślany, no bo wszystko było, tak jak już mówiłem, spontaniczne, no i nie było na to czasu. Ale jeśli będziecie zainteresowani, zostawicie dużo łapek w górę i dacie znać w komentarzu, to może z Marcinem coś pomyślimy, żeby szerzej przetestować tego KTM-a, może u nich na rewirach albo coś takiego. Dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście takim czymś zainteresowani. A ja, żeby nie przedłużać, to jeszcze wam powiem, żeby zasubskrybować kanał, to nie ominie was żaden nowy film. No i wbić na nasze social media, na przykład na Instagrama. A ja już nie przedłużam i zapraszam was do tego krótkiego odcinka. Także ja się odmeldowuję i życzę wam miłego oglądania. Witam was drodzy widzowie, z tej strony Rafik ZPR, a dzisiaj jesteśmy z Marcinem z Enduro Krzeszowic, który przyjechał tutaj sobie z KTM-em. Na baterię. Na baterię, cześć. Siema. Opowiedz, co tutaj przywiozłeś do nas i czym możemy jeździć na Speed Show w Rzeszowie? No właśnie tematyka taka trochę może nietrafiona, no bo tamte V12, V8 robią tyle hałasu, ale no ja po cichutku się tutaj przemieszczam, mam dużo newtonometrów, duży moment obrotowy. No i tą zabawką robimy troszkę inną robotę, to jest alternatywa. To jest po prostu takie miejsce, elektryczny motocykl, gdzie nie chodzi o tor, tylko takie miejsca, gdzie jest problem z dźwiękiem, z sąsiadami, z ludźmi, irytuje odpalenie motocykla, bu 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 bu. Znasz pewnie, nie? Od razu firanki się otwierają. Od razu setki telefonów. A tu odpalasz, firanki się otwierają i sąsiad przychodzi i mówi: co to, sąsiad, kupiliście? To jest rower? Tylko łańcuch słychać. Tak, jest cisza, jest uśmiech na buzi, jest zaciekawienie, jest zero agresji, zero w ogóle negatywnych emocji. No i bez problemu to daje rady. Zresztą zobaczysz, tam zaraz się przejedziesz. Mamy trzy mapy, nie? Tak, ma trzy tryby mocy. Ja ci teraz odpalę. Tak standardowo jest tak, jakby przekręcenie zapłonu w samochodzie. Tu masz wskaźnik baterii, fulla, środek, minimum i rezerwa. Pierwszy najsłabszy tryb, środkowy i najmocniejszy. Ja przywadzę 67 kg, poruszam się na drugim, trzeci mi jest niepotrzebny. Tak jak jechałem na przykład na megawacie, na Red Bullu megawacie Prolog, to na drugim trybie wyprzedzałem motocykle o pojemności 500, 450, 350, bo tam tej mocy oni mieli za dużo do tego, co przedstawiał teren, i prędkość na liczniku miałem 40-50 w porywach. Więc po prostu, no da się, prawda? Tylko trzeba trochę techniki, bardziej się skupić na technice niż na mocy. A powiedz, jaka jest waga tego, bo to na pewno będzie widzów ciekawiło. Ile takie coś waży? Ile taka bateria waży w ogóle? Dokładnie nie wiem, na pewno ponad 100 kg, gdzieś 110 albo ciutkę więcej. Ale mówimy o całym motocyklu. Tak, o fullu, tak, o całym motocyklu, tak jak widzicie. Tak jak stoi teraz. To jest taka waga, masz tutaj szybki dostęp, baterię. Baterię się filtra nie czyścimy tu. Filtr nie, filtr jest zajebiście odporny na wszystko. Bateria ma 4 szpilki, wyjmujesz ją, wkładasz drugą i możesz jeździć dalej. Generalnie na jednej baterii jesteś w stanie zrobić 4-godzinny uczciwy trening, taki jak ja robię. A taki laik to myślę, że z 6-8 godzin bez problemu pojedzie. No nie mówimy tu o momentach, kiedy ktoś wyjedzie na prostą i ile to pójdzie. No bo nie ma elektryka żadnego, ani samochodu, ani nic, który na pełnym poborze mocy po asfalcie na prostej. Ale w terenie bez problemu wystarcza. To pije do tego megawata, że da się zrobić wynik czymś, co ma 25 koni. Mhm. I minąć po drodze motocykle po pojemności pół litra. Ja nie mówię, że one są złe, ja kocham je bardziej i najbardziej na świecie w ogóle. To to płynie mi w żyłach. Tu przyjechałem z elektrycznym, a cały czas chodzę tam za budę oglądać V12, V8, V10. A powiedz, jaki jest czas tego ładowania, no bo wiadomo, 4 godziny, no to takie ani pół dnia dobrej jazdy, no nie, można tak powiedzieć. To jest fajne, bo ja zacząłem nimi jeździć 7 lat temu. 7 lat temu ten motocykl się szybciej ładował do pełna niż mój iPhone. Generalnie teraz jest godzina 15 gdzieś do fulla, ale jak rozładujesz ją do zera, zera do detki. A to się nie dzieje. Zazwyczaj ładowanie zajmuje między 45 minut a 60. Zazwyczaj, bo nie rozładowujemy nigdy do fulla. A powiedz nam mi tak, na przykład jeździcie sobie gdzieś ze znajomymi, no i widzicie jakaś restauracja, nie, chwila odpoczynku, jedzonko. Możecie w tym czasie sobie ładować gdzieś baterie. Jakie tutaj macie gniazdko do wpięcia? Możecie sobie trochę podkraść krądu okolicznym tutaj restauratorom? Tutaj mamy wtyczkę i do niego jest bateria, ładowarka przenośna. Na zwykłą taką
Nie, inna. Trochę większa, bo żeby ona naładowała tą baterię w tak krótkim czasie, to ona musi być trochę wydajna. Nie. Czyli widzowie, nie przeżydzicie tutaj. Ale wiesz, jak masz tak jak auto z solarami na dachu tego Mercedesa, to ładujesz za darmo, stary. No to tak, jak... To ani grosza nie wydaje w to, żeby to jeździło. To wszystko jest ze słoneczka z nieba. Dobra, widzowie. Pamiętacie, ostatnio testowaliśmy Surony. Zobaczymy, jak to się ma do Surona, tak jak tam mieliśmy hamulce tutaj w ręce. Zobaczcie w ogóle, jak to fajnie chodzi. Widzicie, tu mamy już pełnoprawny taki cross, normalnie, nie? Także widzicie, to już jest zupełnie inna liga. Dlatego sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie latało. Także zamykamy tutaj sobie siedzenie, nie będziemy dalej przedłużać. I zobaczymy, jak to śmiga. Włączymy sobie mapę, nie wiem, 1, 2. Zobaczymy, jak nam tutaj Marcin zapoda. I będziemy próbować coś jeździć. Tutaj pamiętajcie, tak jak z Suronami, z gazem. Dotkniecie sobie gazu i on jedzie. No właśnie, ważna rzecz. Jak ruszysz, to od razu postaraj się zatrzymać. Żebyś poczuł te ruchy, bo jest nawyk szukania sprzęgła, a tam jest hamulec. No. Pod nogą nie ma, żebyś nawyk zaczął łapać. Nie, aha, tak, no tu nie mamy w ogóle nic. Masz tylko tu i to trzeba umysł przestawić, nie? Wiem. Dobra, próbujemy, widzowie. Od razu ten gaz. Ty, fajnie to jedzie, tak. Jest to leciutkie, zupełnie, nawet to można porównać do tych naszych feedbajków, z którymi latamy na co dzień. I no i do tych Suronów. Ciekaw jestem, jakby to się miało do Storma Lightby, którego też będziemy testować niedługo. Ale widzicie, dół jak to elektryk. Mamy mega fajny dół, góra już jedzie tak średnio. Ale jak widzicie, w odpowiednich rękach to potrafi latać. Stoimy sobie, no mega ta lekkość jest tego, kurczę. Robicie sobie to wszystko jak rowerem normalnie. Tak jak rowerem. Hamulce macie dwa w tym. No nie możemy sobie tutaj strzelić ze sprzęgła ani nic. Hamulec w ręce, także to fajna sprawa. Zobaczymy. Widzicie, dół wstaje sobie. Mega fajnie. Hamulce brzydka, no bo wiadomo, to jest KTM-ik, także... Także robi robotę. Jeszcze mamy zawsze w zapasie trzecią mapę, no ale jest to nam tutaj niepotrzebne. Spujemy sobie po łące. Jeśli będziecie zainteresowani, to może coś pomyślimy. Patrzcie, jakie to ma odejście w górę. To taki... O, trialówka. Takie coś może być jeszcze odpowiednikiem trialówki na przykład. No bo tam też tak stoimy. No i taka lekkość. No i taki wygląd tyłowy też ma podobny właśnie do takich trialówki. Także, że mega to takie fajne. Dobra, to jest, widzowie, nie będziemy latać po łące. Mega fajne, drodzy widzowie. Normalnie prostość jak w rowerze. Jak w rowerze z silnikiem. Ta lekkość tego robi tutaj robotę. To jest tak jak nasze pitbajki. Połączenie pitbajka w dużej ramie, elektryczny, dół od spodu. No jest zabawka, wam powiem, widzowie, fajna. Fajnie by to było gdzieś przetestować. No ale taka zabawka elektryczna, no świat już zmierza w tym kierunku, że coraz bardziej ludzie będą musieli się, chcąc, nie chcąc, do tego przechodzić. To masz już na rynku 7 lat. No, to masz 7 lat, no. Znaczy ten jest nowy, ale ten... Ogólnie, to, te freeride'y już są. Pierwszego elektryka miałem 7 lat temu. No. Potem kupiłem rower elektryczny. Jeszcze zanim był Surony. Tak, także jest to mega fajna zabawa. Ale to nie kurwa wieźć do każda. Widzicie, tutaj dostaliśmy naklejki, a jak zawsze Leśnik dostał, a nie my, ale my też się... A, ty już dasz, tak? Czyli odwdzięczyliśmy się tym samym, ale szkoda, że nie było pokazane, jak dajemy, bo to też wiesz. Mam nagrane. A, ty masz, no to Marcin ma nagrane. Krótkie, bo krótkie spotkanie, mam nadzieję, że uda nam się gdzieś jeszcze kiedyś może złapać na jakieś wspólne latanie. Także dziękujemy, dzięki Marcin za możliwość przetestowania KTM-a. Cześć, dziękuję. Także widzicie. Spontanicznie, widzowie, udało się przetestować.